Drodzy braterstwo, w dzisiejszym naszym zebraniu będziemy chcieli poruszyć pewne myśli odnoszące się do brata Johnsona jako drugiego z posłańców pańskich. Tak pokrótce, tylko taki rys biograficzny, a więc brat Paul Samuel Leon Johnson urodził się 4 października 1873 roku w Titusville w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych i zmarł 22 października 1950 roku, przeszedł 77 lat. Był z pochodzenia żydowskiego i zanim stał się chrześcijaninem, no, przeszedł pewne srogie doświadczenia. I to srogie doświadczenia rzeczywiście nie z jakimś tam przesadnym czy literackim znaczeniu, ale raczej w literalnym znaczeniu, to znaczy te doświadczenia jego były rzeczywiście srogie, związane z zaparciem się ojcostwa przez ojca i pogrzebem w sensie jego synostwa. Brat Johnson bardzo wcześnie, bo po utracie matki uciekł z domu, w czasie jednej z tych ucieczek znalazł Pismo Święte, znalazł Nowy Testament i trafił do kościoła, do jednego z kościołów protestanckich, gdzie po pewnym czasie przyjął chrzest i postanowił się poświęcić. Gdy to ten nowinę przedstawił ojcu, który był przewodniczącym gminy żydowskiej, ten, no, nie mogąc tego znieść, oddał go do zakładu poprawczego. Po pewnym czasie przebywania tam powrócił, jednak ojciec, licząc na to, że syn się na tyle opamięta, żeby zaprzestać czy też zapomnieć o tych uczuciach w stosunku do chrześcijaństwa, zawiódł się na tym. A więc jego poświęcenie się Bogu było rzeczywiste i związane od samego początku z bardzo ostrymi i bolesnymi przeciwnościami. I jeżeli tak na to spojrzymy, widzimy, w jaki to sposób Bóg przygotowywał go do podjęcia naprawdę bolesnej służby jako swojego sługi. W Piśmie Świętym, jeżeli zapytalibyśmy kogokolwiek z ludzi znających literalnie choćby Biblię i jeżeli spytalibyśmy, czy jest w Biblii jakaś księga, która mówi o bardzo trudnym losie człowieka,
to bez wątpienia wszyscy ci, którzy znają ją na tyle, odpowiedzieli by tak, to jest księga Hioba. No i żeby ta księga nie była napisana tak o sobie, wiemy, że Bóg nie umieszczał niczego w Biblii tak o sobie, musiała odnosić się do jakichś faktów lub osób. I jedyną osobą, która wypełniła ten typ księgi Hioba, był brat Johnson. Jak czytamy na samym początku księgi Hioba, a więc jeżeli otworzymy ją i zaczniemy czytywać pierwsze myśli, to natrafimy też na myśl taką, że Hiob był człowiekiem rzeczywiście bardzo bogatym. Bogatym, szczęśliwym, odbierającym wiele błogosławień Bożych, prawdopodobnie był chyba jednym z najbogatszych, czy najbogatszym człowiekiem w tamtym, tej społeczności, w tamtym społeczeństwie, gdzie bardzo wielu podziwiało i możemy powiedzieć zazdrościło mu tego uposażenia. Tak przedstawia to Biblia i jednak Biblia skupia się nie na tym, jakie to bogactwo on otrzymał i jakim się cieszył, tylko na tym, w jaki sposób on to bogactwo utracił i w jaki sposób przyjął utratę tego. Jak wiemy, każdy z nas, patrząc na siebie, na swoje przeżycia, możemy widzieć, jak reagujemy na kwestie utraty. Utraty rzeczy cennych, które były nam bliskie, które ocenialiśmy pozytywnie, wysoko i kiedy nagle je tracimy. Tracimy rzeczy niekiedy bardzo cenne, bardzo cenne albo najcenniejsze, to co wydawało się nam w życiu niecenne, a niekiedy jest sytuacja taka, że tracimy coś, o czym wcale nie myśleliśmy, że jest nam czymś jest bardzo cennym w naszym życiu, ale kiedy po utracie tego orientujemy się, nagle wydaje się, że ten grunt pod nóg naszych zaczyna się usuwać, że bo wszędzie tego nam brakuje, tego właśnie co straciliśmy. A wydawało się jeszcze do niedawna, że to było takie oczywiste i tam mało zauważalne. A tutaj brat Hiob nagle traci wszystko, oprócz tego straty całego swojego majątku i potomstwa, to traci również zdrowie. Zaczyna obfitować w choroby. No jak to w stracie, każde takie nieszczęście człowieka wybitnego, bogatego, wieść o tym szybko się rozchodzi w społeczności i w społeczeństwie i są, mamy bliskich, znajomych, przyjaciół, którzy dowiadują się o tym, mamy rodzinę, no i którym nawet nie wypada pozostać obojętnym wobec tych strat i którzy biorą coś za punkt honoru czy też poczucie obowiązku przyjść i nas pocieszyć. No bo jak tutaj znamy się czy też jesteśmy spokrewnieni i tyle czasu i mieliśmy się zawsze za serdecznych przyjaciół. Nagle nasz serdeczny przyjaciel
staje w obliczu poważnego kryzysu. No i co teraz? Co teraz? No, należałoby iść i pocieszyć. No i właśnie Księga Hioba skupia się na właśnie tych pocieszycielach. Pokazuje przede wszystkim no, trzech takich przyjaciół, którzy są pocieszycielami. A więc Elifaz, Sofar i Bildad. Ci są no, że tak powiem, pocieszycielami Hioba w takim znaczeniu no, współodczuwania, dlatego że wszyscy oni są ludźmi wierzącymi w Boga, ufającymi Bogu. To nie są ludzie obcych poglądów, gdzie my tam jesteśmy przyjaciółmi na jakimś tam znajomymi czy na jakimś tam polu, bo mamy jakieś wspólne interesy, coś tam nas łączyło, ale nie, w poglądach to my jesteśmy zupełnie nie. Tutaj chodziło o to, o przyjaciół, gdzie mamy takie same poglądy. I no i właśnie, przychodzą przyjaciele do biednego, zrujnowanego Hioba i zaczynają mu współczuć. Pisze, że w pierwszym momencie, kiedy przyszli do niego, to przez 7 dni nic nie mówili. Nie mogli znaleźć słów, które by były jakieś, no choćby trochę odpowiednie do tego, żeby do tej sytuacji. Ta sytuacja wszystkich tak przyszpiliła, tak w taki sposób przybiła, że no nie wiedzieli, jak mają się odezwać. Ten ciężar doświadczeń Hioba zaskoczył wszystkich. No więc aż w końcu Hiob odzywa się, próbuje nawiązać z nimi jakiś kontakt słowny, chociaż widać, że sprawia mu to wielki ból. Że wzmaga się boleść jego. I pierwszy odzywa się Elifaz, który przedstawia Merarytów, czyli towarzystwo. Gdyż cała akcja rozgrywa się w czasie, kiedy to brat Johnson w 1916 roku przez brata Russella, w zasadzie brat Russell już w sierpniu przygotowywał ten wyjazd brata Johnsona do Anglii, dlatego że tam sytuacja rozwijała się w sposób niepożądany. Tamte ruchy lewickie zaczęły się coraz bardziej, coraz śmielej rozwijać i w zasadzie bracia z Anglii, którzy mieli opiekować się jedną z instytucji, którą brat Russell powołał do rozpowszechniania Słowa Bożego i prawdy, nagle doszli do wniosków, że oni w zasadzie już są na tyle silni i mądrzy, że brat Russell nie powinien być ich nadzorcą i oni powinni sami pisać programy, układać
i tak dalej, i zarządzać tą pracą. Bratusek w tym tonie wyczuł niepokojącego ducha. Zauważył mianowicie, że to nie bracia w Anglii chcą się oderwać od towarzystwa biblijnego, ale raczej ich wodzowie, kilku wodzów, no, przekonało starszych, żeby oni napisali do brata Russella zbiorowy list, w którym by zaproponowali mu, żeby on się zrzekł tych swoich uprawnień, ponieważ instytucja w Anglii, a więc brytyjskiej, nie brytyjskiej zagranicznej, przepraszam, to było Międzynarodowe Towarzystwo Zrzeszenia Badaczy Pisma Świętego, było spółką prawa handlowego i brat Russell miał ponad połowę akcji. Była spółką biznesową. I oni zaproponowali, żeby to nie brat Russell, tylko oni mieli kontrolę, pełną kontrolę nad tym, co tam będzie się działo. Brat Russell wyczuł w tym tendencje klerykalistyczne i zaczął się tego obawiać i przygotowywać brata Johnsona do wyjazdu tam, aby no, o ile to możliwe, przywrócić sprawy na swoją ścieżkę. Brat Johnson, przygotowując się do tego, rozmawiał w Stanach Zjednoczonych z niektórymi braćmi na miejscu, ale w międzyczasie umiera brat Russell. Jednak kilka dni po jego śmierci, po jego pogrzebie, ten zamysł jest kontynuowany i brat Russell wyjeżdża. Zastaje sytuację w Anglii, która jest no bardzo, która jego zaskoczyła, że bracia w zasadzie nie bardzo chcą z nim rozmawiać, ale kiedy przedstawił wszelkie pełnomocnictwa od brata Russella, no więc nie mieli wyjścia, no i musieli okazać mu stosowne dokumenty. Brat Russell wziął się tam za bardzo, pełnienie bardzo no, niemiłych obowiązków. W międzyczasie w Stanach Zjednoczonych Rutherford bierze się ostro do działania i zaprowadza swoje porządki. Towarzystwo okazuje się, zaczęło się dzielić. I to dzisiejszą, obecną taką sytuację w ruchu, tutaj możemy mieć naprawdę bardzo duże takie relacje z tym, co działo się tam wtedy w Stanach Zjednoczonych. I tak Elifas, kiedy zaczyna przemawiać do Hioba, wynika z tego, że Hiob to musiał czynić zło, dlatego został ukarany. A więc oskarżenie brata Johnsona o to, że on czynił zło i
Dlatego zostaje ukarany. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych okazuje się, że tutaj wszystko jest w zasadzie już podzielone albo przygotowane głęboko do podzielenia. I niektóre rzeczy jeszcze początkowo zdawało się, że można odkręcić, ale no niestety Rutherford już był tak mocno zakorzeniony, że tych dyrektorów, którzy byli przeciwni jemu, pousuwał, na to miejsce powołał swoich. No i już niestety nie dało się wiele zrobić. W Księdze Hioba 22 rozdziale 5 do 7 wiersza czytamy, że czy to raczej twoja złość nie jest wielka i nie ma końca twoim przewinieniom? Wszak bez powodu brałeś zastaw od swoich braci, a półnagich oddzielałeś z szat, zmęczonemu nie podałeś wody, głodnemu odmówiłeś chleba, czyli oskarża Elifas Hioba, oskarżają bracia Johnsona, że on w Anglii przekroczył swoje uprawnienia i w zasadzie on nie pomagał, on tylko żądał i chciał tam przechwycić władzę. Dalej, znaczy Elifas również w 15 rozdziale, w wierszach 20 do 33 mówi, że bezbożny żyje w trwodze po wszystkie dni i tylko niewiele lat wyznaczono ciemiężcy. Odgłos strasznych wieści rozbrzmiewa w jego uszach, a w czasie pokoju napada na jej rozbójnik. Wszystkie te oskarżenia, te pocieszenia Elifasa skupiają się na to, że jesteś złym człowiekiem. Dlatego spotyka cię kara. Przychodzi kara na ciebie i nie dziw się, bo na to w pełni zasługujesz. Jeżeli przestaniesz się tutaj buntować przeciwko Bożemu porządkowi, który tu już, jak widać, jest ustalony. Tutaj mamy Rutherforda, który jest prezesem i nie masz się przeciwko niemu buntować, bo jeżeli będziesz buntował się, to twoje bóle będą się tylko powiększały, bo on ma władzę po prostu. On jest, władza jest od Pana i tak dalej. I przyjmij to do wiadomości. W czwartym rozdziale, 7-8 wierszu czytamy tak. Przypomnij sobie, kto kiedy będąc niewinny zginął? Albo gdzie ludzie prawi byli wytępieni? Jak daleko spojrzeć? Ci, którzy orali bezprawnie, rozsiewali zło, zawsze je zbierali. To są wszystko słowa Elifasa, który udowadnia to, że brat Johnson czyni zło i dlatego zostaje ukarany. Jest sugestia, że żaden z poświęconych nie będzie go uznawał. W 5 rozdziale, 1 wierszu czytamy: wołaj tylko, czy jest, kto ci będzie odpowiadał, do którego świętych chcesz się zwrócić. I widać, że brat Johnson w zasadzie nie miał posłuchu, nie miał do kogo się zwrócić. Były oczywiście jednostki, które no, z początku jeszcze miały jakieś znaczenie, stopniowo później, jak już ktoś miał posłuch dla brata Johnsona, to szybciutko przestawało mieć znaczenie w towarzystwie. W 5 rozdziale, o 8 wierszu czytamy tak: lecz ja zwróciłbym się do Boga i Bogu
przedłożyłby moją sprawę. Czyli jest sugestia taka, że skoro Bóg pozwolił tutaj na to, że jest prezesem, jest władzę ma Rutherford, to już wszystko przez Rutherforda należy załatwiać, a nie tutaj w jakiejś sprawie, że jesteś buntownikiem. W 20 rozdziale, a 21, 22 wierszu czytamy: pogódź się z nim i zawrzyj z nim pokój. W ten sposób poprawisz swoją dolę. Przyjmij z ust skazania i złóż w swym sercu jego słowa. A w 5 rozdziale, 9 wierszu mówi, że który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone. A więc to, że Rutherford zaczął podważać całą strukturę i nauk, i zarządzeń brata, wydanych przez brata Russella, to nie przeszkadzało w większości w tym, żeby uznawać go jako tego, który no po prostu nowy porządek wprowadza i tyle. Mimo że pewno niektórzy to uważali za rzecz nieco dziwną. Bo po latach, w których uczyliśmy się, że Bóg nie podaje prawdy przez organizację, ale podaje przez jednostki. Kiedy nagle przychodzi nowy wódz do świeckiego ruchu i mówi, że ruch jest tym pańskim narzędziem i tylko on, tylko przez niego Bóg podaje prawdy, i każdy, kto nie jest upoważniony przez ruch, nie ma prawa głosić i występować i nauczać, no to bardzo jawnie sprzeciwia się z duchem tego, co się dotychczas uczyliśmy. Jednak no, mamy całą masę braci, których uważaliśmy i uważamy za wybitnych, no, którzy pozostają i mówią tak, to jest prawda, my to właśnie będziemy teraz nauczać. Chcieli, żeby brat Johnson zrezygnował z postępującej prawdy i zaprzestał przypominania paruzyjnych prac niewygodnych dla towarzystwa, i wtedy to będzie miał spore korzyści, bo inaczej to no to ich nie będzie miał. Łaski nie osiągnie. W 22 rozdziale, 23 do 30 wiersza czytamy, że jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość swego namiotu, jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec między kamienie potoków złoto z Ofiru, a więc te nauki boskie, jeżeli odrzucisz, a przyjmiesz to, co trzeba, no to będziesz w porządku, no będziesz wielki wtedy. Zaczęły się mnożyć fałszywe oskarżenia. W 15 rozdziale, 8, 9 wierszu czytamy: czy podsłuchiwałeś na Radzie Bożej i stamtąd zaczerpnąłeś mądrości? Cóż ty wiesz, czego my nie wiemy? To ty rozumiesz, co nam nie jest wiadome. To przecież to, co ty mówisz, to my to wszystko wiemy. Ale dlaczego ty się wątpujesz? Mówili, no, udowadniali mu, że jest zbyt ambitny.
gdzie w 15 rozdziale, 12, 13 wierszu czytamy, czemu się tak uniosło serce twoje i dlaczego mrugają twoje oczy, że zwracasz przeciwko Bogu swoją złość i wypuszczasz ze swoich ust takie słowa. A więc widzimy, że jeżeli odniesiemy analogię do tego, co było ogłaszane przeciwko bratu Johnsonowi, a do tego, co jest ogłaszane obecnie przeciwko braciom, którzy właśnie w jakiś sposób racjonalny podeszli do najnowszych nauk, no to widzimy, że to są słowa bardzo bliskie, że to te proroctwa również tyczą się, znaczy, że tak powiem, tykają obecnie. One są obecnie działające. Że jesteś zbyt ambitny, że masz ty byś chciał być lepszy, jaki to był zarzut, że sięgasz po władzę, także, że że ty chcesz władzę, ty jesteś za ambitny, nie, to ciebie trzeba utrącić. Przedstawicielem. Tak, ty byś chciał być przedstawicielem. W 15 rozdziale 7 do 10 wiersza czytamy: czy urodziłeś się jako pierwszy z ludzi? Czy zostałeś wydany na świat jeszcze przed pagórkami? Czy podsłuchiwałeś na Radzie Bożej? Tamtą zapewniłeś mądrości? Nie jesteś ani najmądrzejszy, ani najpierwszy, więc, że tak powiem, znajdź miejsce dla siebie tam w tym szeregu. Zarzucali mu, że był za młody. W 7 wierszu 15 rozdziału czytamy, że czy urodziłeś się jako pierwszy z ludzi? To jest to. Ani nie byłeś pierwszy, ani najmądrzejszy, więc i swoimi czynami, początkowo nie słowami tylko, nie słowami jeszcze, ale czynami odrzucali brata Russella, wysuwając swoich jakby mądrzejszych, gdzie w 15 rozdziale 10 wierszu mówi: i wśród nas są sędziwi i starcy, starsi niż twój ojciec, ojciec brata Johnsona, czyli brat Russell, i są starsi, czyli mądrzejsi są od brata Russella, i dlatego jeżeli dzisiaj porozmawiamy ze świadkami na temat brata Russella, to ze stare się, to ma cała masa pomyłek jest, to nie ma co się z tym babrać, bo to na nic nie służy. To kiedyś to było może dobre, ale to nie dzisiaj, to przecież mamy tyle nowego światła, że strach. Kłamią, by podkreślić niegodziwość Johnsona i pomniejszyć jego użyteczność. Mówią w 15 rozdziale 15 wierszu: jeżeli nawet swoim świętym nie ufa i niebiosa nie są czyste w jego oczach. A w 22 rozdziale, w 2 i 3 wierszu czytamy, że czy człowiek może być przydatny Bogu, rozumny? Jest raczej samemu sobie przydatny. Czyli że to, że ty w rozumny sposób przedstawiasz Boga i nie można zarzucić twoim naukom błędu, bo się nie da, to nie znaczy, że ty Bogu w ogóle służysz, że to jest potrzebne Bogu. To, że ty jesteś mądry, to tobie jest lepiej, a nie Bogu. Bóg nie ma w ogóle nic z tego. Czy Wszechmocny ma korzyść z tego, że ty jesteś sprawiedliwy, albo czy ma zysk z tego, że postępujesz nienagannie?
według Elifasa nie. Czyli zarzuca niesprawiedliwość. Natomiast jako drugi przyjaciel, który przyszedł pocieszać Hioba, jest Sofar. Przedstawiam kaatytów, a więc zwolenników Sturgeona, Richiego, Hirsza i Olsona. No i którzy zarzucają mu również zło. W 11 rozdziale, a 5, 6 wierszu Sofar mówi tak: lecz gdyby Bóg przemówił i otworzył usta przeciw tobie, gdyby ci objawił tajemnice mądrości, które są dla rozumu cudowne, wtedy poznałbyś, że Bóg żąda mniej za twoje winy, niż zasługujesz, czyli że ty jesteś dużo bardziej winny, niż dostajesz tutaj kary w tej chwili. Według nich Johnson nie może zrozumieć Boga, bo w 11 rozdziale, a w wierszach 7 do 9 brat pisze tak: czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego? Wyższa jest niż niebiosa. Cóż poczniesz? Głębsza jest niż kraina umarłych. Cóż ty wiesz? Jej miara jest dłuższa niż ziemia, a szersza nawet niż morze. Zapowiadają rychły koniec brata Johnsona za obalanie ich błędów. I w 20 rozdziale, a w wierszach 3 do 5 czytamy: gdy słyszę naganę, która mnie boleśnie dotyka, wtedy zaś duch zgodnie z moim rozumieniem podsuwa mi odpowiedź. Czy nie znasz tej prawdy odwiecznej od czasu, gdy człowiek pojawił się na ziemi, że wesele bezbożnych trwa krótko, a radość bezesnych jest chwilowa? Czyli że mówi mu, że twoje wesele przeminęło, bo byłeś bezbożny, bezesny i teraz masz już zapłatę. W 19 wierszu 20 rozdziału czytamy: bo gnębił pozostawił bez opieki ubogich, rabował dom, którego nie zbudował. Czyli wszelkie zarzuty. Zarzuty o, że tak powiem, nieuczciwe traktowanie innych. W 24 wierszu mówi: gdy będzie uciekał przed bronią żelazną, łuk śpiżowy przeszyje go. Więc przyjaciele, jak widać, człowieka bardzo potrafią pocieszyć. I w wierszach 27 do 29 mówią: niebiosa odsłaniają jego winę, a ziemia powstanie przeciwko niemu. Gdy dobytek jego domu zostanie uprowadzony, rozpłynie się w dniu jego gniewu. Taki jest los bezbożnego zgotowany przez Boga i dziedzictwo przeznaczone przez Boga. Czyli mówią: jesteś bezbożnikiem, jesteś, występujesz przeciwko nam, przeciwko naszym naukom,
A rzeczą charakterystyczną dla nich wszystkich było to, że nikt z nich nie atakował nauk brata Johnsona. Dlaczego? Dlatego, że były tak udokumentowane, że niestety ich możliwości, że tak powiem, zbijania ich były żadne. A więc, żeby nie zbijać nauk brata Johnsona, no to zaczęli wbijać brata Johnsona. No i to dzieje się i dzisiaj na naszych oczach. Jakie argumenty wyciąga się przeciwko bratu Adamowi? A wszelkie. A jakie przeciwko tym naukom, które brat Adam podnosi, tłumaczy i publikuje? A żadnych. Albo ewentualnie kłamliwe. Jakieś wykręty, jakieś zafałszowania. Czyli nie można walczyć z prawdami, którymi się posługujesz, to my ciebie zmusimy. No i to jest ten obrazek. Następnym przyjacielem, który odzywa się, jest Bildad. Przedstawia Gersonitów i PBI, czyli właśnie pastoralną biblijną instytucję i zarzuca zło bratu Johnsonowi. I w 8 rozdziale, w wierszach 1 do 6 czytamy: wtedy odezwał się Bildad z Szuchar i rzekł: jak długo tak będziesz mówił? Jak długo słowa twoich ust pędzić będą jak wiatr gwałtowny? Czy Bóg łamie prawo? Czy Wszechmocny nagina sprawiedliwość? Gdy twoi synowie zgrzeszyli przeciwko Niemu, wydał ich na łup ich występków. Lecz jeśli sam do Boga się zwrócisz i Wszechmocnego błagać będziesz o łaskę, jeśli będziesz czysty i prawy, wtedy na pewno ocknie się on i ku Twemu dobru przywróci ich Ci godność mieszkania. A więc tylko upadnij na kolana przed nami, żebyśmy to widzieli, bo mówi przed Bogiem, ale ich Bogiem stał się to, co oni uznali za rzecz najważniejszą. Nie zarządzenia pańskie, nie za nauki biblijne, które podawały od zawsze, od kiedy brat Russell zaczął głosić, że Bóg przez żadne organizacje nie działa, a swoje prawdy podaje przez pojedyncze osoby. Natomiast wszyscy oni stworzyli instytucje, które w kolektywny sposób, mówi, zaraz podzielimy się tutaj władzą i będzie tej władzy starczy i dla mnie, i dla siebie. Po co mamy się między sobą, tu jesteśmy zgodni, że podzielmy się. No i mówiąc, zwróć się w pokorze do nas, to nic ci się złego nie stanie. Wielkość Boga prowadzi ich do wniosku, że Johnson jako człowiek nie może uznany być za sprawiedliwego, gdyż w rozdziale 25, wierszu 2 i 3 czytamy, że władza i strach jest w jego ręku. On zapewnia pokój
na swoich warunkach. Czy można zliczyć jego zastępy? A nad kim nie wchodzi jego światło? A więc Bóg ma tutaj wszelką moc, którą się posługuje i wykorzystuje. Dalej w wierszu 4 mówi: jakże więc człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga? Jak może ten, kto się urodził z niewiasty, być czysty? Czyli, że Bóg nie pozwoli bratu Johnsonowi zrozumieć Starego Testamentu, bo nawet nauczyciele w Kościele nie są czyści, a tym bardziej on, najgorszy z nich. W 25 rozdziale, wiersz 5 i 6 mówi: oto jeżeli nawet księżyc nie świeci dość jasno i jeżeli nawet gwiazdy nie są czyste w jego oczach, o ileż mniej śmiertelny, który jest jak czerw, jak syn człowieczy, który jest jak robak. Czyli no, nie masz szans, bo my cię nie uznajemy. Nie jesteś z nas. Następnie wchodzi czwarty przyjaciel Hioba, Elihu. Elihu jest, tam było trzech wymienionych, a Elihu jest czwartym jakimś młodzieńcem, który przedstawia dobrych lewitów, czyli tym, którzy nominalnie byli z bratem Johnsonem. Jeżeli sobie przypomnimy sytuację, którą znamy z ruchu, to te różne rozdania, które działy się, to przypomnimy sobie z historii, a zwłaszcza z historii brata Joliego, którego no, mieliśmy okazję osobiście znać, że jego postępki nie były zawsze zgodne z naukami brata Johnsona i on miał, bardzo często miał swoje zdanie. Niekoniecznie zgodne z naukami brata Johnsona. I Elihu w 32 rozdziale, a w drugim wierszu czytamy tak. Wtedy Elihu, syn Berachela, Buzyczyka z rodu Rama, uniósł się gniewem i zapłonął gniew na Hioba, że uważał się za sprawiedliwszego od Boga. Zapłonął także gniew na trzech jego przyjaciół, że nie znaleźli żadnej odpowiedzi, o jakiej na potępienie Hioba. W wierszu 12 czytamy: na was zważyłem, a to nie było nikogo, kto by przekonał Hioba, kto z was by odpowiedział na jego słowa. I w wierszach 15 i 16 czytamy: zmieszani są, a nie opowiadają, już słów im brak. I czy mam czekać, ponieważ oni nie mówią, ponieważ zamilkli już i już nie odpowiadają? Fałszywie przedstawiają bratu Johnsonowi aspiracje do stanu czystości i niewinności, choć brat Johnson miał na myśli jedynie czystość urzędową. To zarzucali mu lewici w ruchu, w którym no, brat Johnson się znajdował i oni. W rozdziale 33, a wierszu 8 i 9
czytamy tak. Wszakże powiedziałeś mi do uszu i słyszałem brzmienie Twoich słów. Jestem czysty, bez grzechu, niewinny, bez zmazy. Nielogicznie wiążą wielkość Boga z koniecznością niewłaściwej służby brata Johnsona. I to w wierszu 12 czytamy, że otóż w tym nie masz słuszności, mówię ci, Bóg bowiem jest większy niż człowiek. Chcą jednak usprawiedliwić Johnsona przed innymi. I w wiersz 32, jeżeli jednak masz coś do powiedzenia, odpowiedz mi, mów, gdyż chętnie przyznałbym ci słuszność. No i fałszywie oskarżają. Wszak on rzekł, nie ma człowiek pożytku z tego, że ma upodobanie w Bogu. Niechże będzie Job bezustannie doświadczany, aż odpowiada jak ludzkie zawiłości. Dodaję bowiem odstępstwo do swojego grzechu urąga głośno pośród nas i coraz więcej mówi przeciwko Bogu. A więc wszyscy oni twierdzili, że Hiob jest ma zbyt wysokie aspiracje, ma zbyt dobrą opinię o sobie, że on Bogu zarzuca niekonsekwencje. Natomiast jest tylko człowiekiem. Czytamy w odpowiedzi Joba. On odpowiada, że pewne niewłaściwe rzeczy robi tylko z powodu głębokiego smutku. I w wierszach pierwszym, w szóstym rozdziale, pierwszym do szóstego wierszach mówi, że wiersz drugi, o gdyby tak dokładnie zważono moje udręki i włożono na szalę ciało, całe moje cierpienie, to byłoby ono cięższe niż piasek morski. Dlatego nierozważne są moje słowa. A więc widzimy, że brat Johnson rozumie tutaj swoje niekiedy zbyt ostre wypowiedzi, ale stwierdza tutaj, że on to w wyniku zbyt ostrych ataków na jego osobę używa takich wypowiedzi i dlatego te wypowiedzi są no niekiedy trochę przesadzone. W wierszu 10, w rozdziale 10, wierszu 1. Obrzydło mi życie, to też puszczę wodę mojej skardy i będę mówił w goryczy mojej duszy. Rozdział 17, wiersz 7. Moje oko zamgliło się od zgryzoty, a wszystkie moje członki są jak cień. Obrona prawd przez brata Johnsona jest niekiedy związana bardzo mocno z atakiem. W wierszu
20, w 7 rozdziale, w wierszu 20 czytamy, jeśli zgrzeszyłem, to jaką szkodę ci wyrządziłem, o stróżu ulicy? Czemu mnie wziąłeś na swój cel? Jakże sam stałem się sobie ciężarem? Przeżycia brata Johnsona w tych doświadczeniach niekiedy graniczyły z możliwością jego wytrzymałości. Rozdział 6, wiersz 8, 9 mówi: oby spełniło moje życzenie i Bóg zaspokoił moje pragnienie. Oby Bóg zechciał mnie zmiażdżyć, aby podniósł ręce i przeciął nić mego życia. A więc brat Johnson nie rezygnuje z prawdy, ale stwierdza, że jego życie bez prawdy nie miałoby sensu. Rozdział 6, wiersz 10. Miał jeszcze tę pociechę i skakałbym z radości mimo srogich cierpień, że się nie zaparłem słów świętego. Widzimy, że obrona prawdy dla brata Johnsona była rzeczą bezwątpliwie najważniejszą. W wierszu 6, 28, 29 wiersz mówi, że choćby mnie zabił, będę w nim ufał. Zaufanie, jakie Hiob pokładał w Bogu, jakie brat Johnson pokładał w Bogu, w prawdzie, no nie ma gdziekolwiek indziej jakiejś porównania w innych ludziach. Jeżeli mielibyśmy korzystać z wzoru, to wzorem było zaufanie naszego Pana i bezpośrednio za nim moglibyśmy w tych doświadczeniach przedstawić zaufanie, jakie brat Johnson związał w prawdę i Boga. Oczekiwał od Boga zrozumienia w rozdziale 23, 3 i 5, do 5 wiersza. Mówi: o, gdybym wiedział, jak go znaleźć, jak dojść do jego trybunału, przedłożyłbym mu moją sprawę, a moje usta napełniłbym dowodami. Chciałbym poznać słowa, którymi by mi odpowiedział i dowiedzieć się, co mi powie. Lecz Bóg z mądrych powodów zwleka. Dalej mamy w 38 rozdziale reakcję Boga. I tutaj w tej reakcji Boga 38 rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Potem Pan opowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł: któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? A więc dyskusja z Darrowem zmusiła brata Johnsona do podjęcia rozważań nad Bogiem i dziełami twórczymi. I te pytania, które Bóg zadaje w 38 rozdziale od 4 do 38 wiersza, nie będziemy ich czytali, bo to są problemy, jakie Bóg rzuca na umysł brata Johnsona
Mówi, popatrz, jak wielkie to są problemy i jak twoje problemy przy tym są malutkie. Brat Johnson, rozmyślając nad tym i rozważając te rzeczy, napisał pierwsze tomy. A więc pierwszy tom Bóg, gdzie określa osobowość Boga, Jego charakter, Jego uczucia, Jego wszelkie łaski i analizuje i udowadnia na wszelkie sposoby, że poglądy ateistów są wynikiem ich zbyt płytkiej analizy. Natomiast w tomie drugim pod tytułem Stworzenie odnosi się do tych zagadnień, które tutaj Bóg mu podsuwa. Czy widziałeś to? A czy przyjrzałeś się temu? A czy takie zwierzęta widziałeś? A czy rozumiesz taką, a taką sprawę? Dlatego brat Johnson, pierwszy tom to był tom Bóg, gdzie określił byt Boga, natomiast drugi tom to tom Stworzenie, gdzie brat Johnson zabrał się za rzeczy, z którymi sam miał problem unaoczniło mu dyskusja z Darrowem, gdzie w tych dwóch tomach brat Johnson zawarł, określił mniej więcej wielkości, jakimi Bóg rozporządza, czy rozporządzał i rozporządza, tworząc wszechświat, tworząc świat roślinny, zwierzęcy i tak dalej, potrzebny do życia człowieka, gdzie te rzędy tych wielkości ludzkich mają się nijak do tych wielkości, którymi Bóg zarządza. Dalej w 42 rozdziale 7 do 9 wiersza mówi, a gdy Pan powiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan do Elifata z Temanu, mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwóm Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jako mój sługa Job. Dlatego też weźcie sobie 7 byków, 7 baranów, idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie mu je na ofiarę całopalenia za siebie. A Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, bo uczynić wam czegoś złego, by nie uczynić wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jako mój sługa Job. I poszli Elifas, Tymenu i Bildad i Sofar i uczynili to, co im polecił Pan, a Pan usłuchał Joba. I Pan zmienił los Joba, gdy wystawiał się za swoich przyjaciół i rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia i wszystkie jego siostry i wszyscy jego dawni znajomi i jedli z nim chleb w jego domu. I wyrażając mu swoje współczucie i pocieszyli go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego. I dał mu każdy z nich po jednym srebrniku i po jednym złotym pierścieniu.
I Pan błogosławił w ostatnie Hioba więcej niż jej początkowe. Tak, iż miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i tak dalej. Oczywiście te wielkości są wielkościami odnoszącymi się do rzeczy duchowych, o których dzisiaj nie będę mówił, bo mieliśmy przypomnieć sobie tylko historię Hioba. Historia Hioba, wydaje się, że ona jest w pewnym sensie zakończona, bo misja brata Johnsona skończyła się w 50 roku, ale wydaje się, że w pewnym sensie ona trwa nadal. Właśnie w obecnym czasie jakby otworzyło się jej nowy pokład eksploatacyjny i mamy przywilej oglądać to na nasze oczy, to co dzieje się z tą księgą Hioba, która jest myślę i dla nas pociechą, a historia, którą opisuje i antytyp tej historii w osobie brata Johnsona, żeby był nam pociechą, błogosławieństwem i wskazówką, w jaki sposób Pan doświadcza i w jaki sposób mamy ufać w Jego zapewnienia. Z tej lekcji życzę błogosławieństwa Bożego bratu, braterstwu i ażeby nasza droga do Królestwa mogła być skuteczną i zwycięską w efekcie końcowym. Wszystko to, co wydaje się po drodze, może być niekiedy bardzo bolesne i wyglądać nawet tragicznie, ale ażeby duch, charakter i sumienie zostały w tym wszystkim niepogrzebane. Tego braterstwu życzę, jak i sam pragnę, i na tym kończę. Dziękujemy. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.